Ewa Zajączkowska Hernik stanowczo sprzeciwia się bezczelnym próbom szantażu ze strony Ursuli von der Leyen, a Daniel Obajtek pokazuje unijnym komisarzom, jak naprawdę powinno się prowadzić biznes. Pana CV, dotychczasowa aktywność, postawa społeczna wskazują, że jest pan jednym z lepszych kandydatów na komisarza w tej kadencji. Gratuluję zdolności politycznych przybyciu ojcem siódemki dzieci. Jednak otrzymał pan nominację do teki, która Polakom kojarzy się z hipokryzją poprzedniej Komisji Europejskiej oraz partyjnie motywowaną ingerencją w wewnętrzne sprawy Polski. Pod hasłem troski o praworządność w Polsce poprzednia Komisja Europejska szeregiem swoich działań doprowadziła do nakładania kar finansowych na mój kraj oraz wstrzymania istotnych środków finansowych, by następnie po politycznej zmianie rządu w Polsce bez żadnych reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce uwolnić środki finansowe bez takich wątpliwości dotyczących praworządności. Inne państwa członkowskie mają lub będą mieć według pani von der Leyen kłopoty finansowe ze względu na brak sympatii pani przewodniczącej Komisji Europejskiej do ich obecnych rządów. Czy pana zdaniem tak ma wyglądać system redystrybucji środków unijnych? Ma on się opierać na politycznym szantażu, braku przejrzystości i na uznaniowości? Dziękuję. Ed, thank you for your question. <coughs> Dziękuję bardzo za te pytania. Wszelkie decyzje, które podejmiemy będą obiektywne i będą opierać się o dowody o rzetelną ocenę na przykład wykonania zapisów w artykułu 7.1 oceny rzetelnej oceny ryzyka, oceny wywiązania się z podjętych zobowiązań. Ale oczywiście y, musimy zadbać o y, implementację później wszelkich przepisów. I tak jak zwykle, słowa są dobre, oczywiście pozytywne, ale najważniejsze są działania. Tak więc będziemy wszelkie wnioski, decyzje podejmować na podstawie y, rzetelnej analizy sytuacji. I tutaj nie będzie miejsca na hipokryzję. No, ja sam. Będę kontaktował się także dwustronnie z władzami polskimi, tak jak i w przypadku innych państw członkowskich. Dziękuję. Szanowny panie kandydacie na komisarza, inwestycje w źródła wytwórcze energii równają się tania energia. Wszyscy o tym wiemy. To poprzed potrzebne jest jak nigdy do konkurencyjności naszego przemysłu. I tu mam takie pytanie, bardzo bym prosił, by Pan na nie odpowiedział, bo to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o źródła wytwórcze. Bo jeszcze Pan w 2022 roku mówił Pan publicznie, że zrobi Pan wszystko, żeby energetyka jądrowa nie została uznana jako zielona. Czy zmieni Pan zdanie i teraz będzie walczył, żeby została uznana? To jest jak konkretnie będzie Pan wspierał rozwój? Konkretnie małych reaktorów jądrowych. Konkretnie rozwój w Europie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, w 2022 roku byłem ministrem w Danii. U nas w Danii ogólnie nie jesteśmy za energią jądrową. Nie mamy energii jądrowej i nie chcę. Nie pozyskaliśmy jej, ale tu jesteśmy zjednoczeni w różnorodności w tej sprawie. Mamy to jasno stwierdzone w traktatach, że miks energetyczny jest w gestii poszczególnych krajów i ja szanuję ten wybór. Jest 12 krajów, które mają energię jądrową około 100 elektrowni, będą budowane kolejne zapewne. Szanuję ten fakt. Myślę też, że dobrze, że nigdy nie będziemy w sytuacji, czy Luksemburg, Austria czy Dania będzie musiała budować energie, elektrownie atomowe, tak jak nikogo nie zmusimy, żeby je musiał burzyć. Więc takie jest moje stanowisko. Pan na pewno jako poseł też znał innych posłów, sprawozdawców, kiedy czasem. Ma się nadany mandat i trzeba daną zadanie, danego zadania się podjąć, choć nie wszystkie elementy się popiera, ale zawsze jest proces negocjacji. Można to porównać do pracy na stanowisku ministra, na stanowisku komisarza. Będę pracował realizując polityki przyjęte przez Unię Europejską, bo takie jest moje zadanie i będę pracował również. Każdego dnia z pełnym szacunkiem dla zapisów traktatowych i dotyczy to również energii jądrowej. Co do tak zwanych SMR-ów, czyli tych małych reaktorów modularnych, wspomniałem o tym. Moim zdaniem ważne jest, żebym starał się tego procesu nie zawłaszczyć. Jeżeli jest jakieś 10 zaleceń, które ktoś by zaproponował, i jutro by można decydować, to będziemy o nich rozmawiać. Ale sam przemysł życzy sobie inwestycji w tym temacie, ale w przemyśle jeszcze trwają analizy w ścisłej współpracy z służbami komisji. Więc za wcześnie jeszcze, żebym dzisiaj mógł coś szczegółowo powiedzieć. Ale mogę powiedzieć tak, będę wykonywał polecenia. Przekazane przez przewodniczącą van der Leyen, to co w moim piśmie misyjnym zawarto, żeby intensywnie pracować i wdrażać te rozwiązania. Dziękuję. Panie kandydacie, analizy, ale Kanada już buduje pierwszy SMR w tym zakresie, i aby Europa nie poszła tylko i wyłącznie w analizy. Moje takie dopytanie jest w kwestii kapitału. Dzisiaj europejskim firmom tak naprawdę brakuje kapitału. Dlaczego? Bardzo prężnie rozwija się gospodarka amerykańska czy chińska, bo tam firmy mają kapitał. I Czy poprze Pan rozwiązanie, gdy firmy, które oczywiście są emitentami i płacą prawa do emisji, tak zwane ets -y, czy poprze Pan rozwiązanie, by inwestycje zeroemisyjne przez, prowadzone przez te firmy były odliczone od kosztów ETS-u? Wtedy będzie to dodatkowy mechanizm napędzania i szybkich inwestycji do produkowania tej energii. Czy poprze pan ten mechanizm? I jedną z naszych propozycji, jeśli zostanę zatwierdzony na stanowisko komisarza, przedstawię plan czystych inwestycji. Bo faktycznie potrzebujemy ogromnych inwestycji w sektorze energii w energię odnawialną, w efektywność energetyczną, w, w energetykę jądrową, w infrastrukturę fizyczną chodzi o sieci, o połączenia sprzęgające fizyczną infrastrukturę przesyłu wodoru, węgla. Więc jest to dla nas duży priorytet, moim zdaniem. Musimy działać w sposób uporządkowany, analityczny, gdzie nie będziemy tworzyć plakt odrębnie planów dla poszczególnych sektorów. Musimy mieć globalne spojrzenie. To będzie jeden wspólny plan, który kwestie inwestycji ma rozwiązać. Dziękuję. Kandydacie, uważa Pan, że sprawozdania na temat praworządności są ważnym narzędziem działania Komisji Europejskiej? Ja tym sprawozdaniom zarzucam brak obiektywizmu, nierzetelność i skrajne upolitycznienie. Przez ostatnie lata Polska była bezpardonowo atakowana za rzekome łamanie praworządności. W sprawozdaniu za rok 2023 koronnym dowodem na to miało być aresztowanie przez polskie służby specjalne hiszpańskiego lewicowego dziennikarza Pablo Gonzaleza. W rzeczywistości był to Paweł Rubcow. Rosyjski szpieg udający dziennikarza, którego po niedawnej wymianie szpiegów osobiście witał na lotnisku w Moskwie Putin. Czy wyjaśni Pan, jak mogło dojść do zamieszczenia tak kompromitujących błędów w tym sprawozdaniu? Czy jako komisarz zajmie się Pan tym, co naprawdę dzieje się teraz w Polsce w zakresie przestrzegania praworządności? Czy zajmie się Pan łamaniem praw człowieka, przypadkami stosowania tortur Thank wobec więźniów you. You politycznych? Continent? A o czym milczy raport i sprawozdanie na temat praworządności za rok 2024? Bardzo dziękuję za to pytanie. Oczywiście, jak w przypadku wszystkich państw, e, będziemy rozmawiać z władzami e, polskimi w sprawie sprawozdania o E, e, praworządności taka były podejmowane odpowiednie inicjatywy e, zgodnie z rekomendacjami. E, sprawozdanie o pra praworządności e, będzie oparte na dowodach. Jest to obiektywne i wiarygodne sprawozdanie, wszelkie państwa, które będą wymienione w tych e, e, sprawozdaniach, będą mogły się ustosunkować do Odpowiednich wniosków. Komisja jest tym gwarantem przestrzegania traktatów i również postanowienia artykułu drugiego muszą być stosowane. Będzie to sprawozdanie, które będzie miało odpowiednią metodologię. Wysłuchujemy wszystkie strony, również danego państwa, a komisja na koniec. Podejmuje y, ocenę. Oczywiście jest to y, kompetencja komisji. Jak wiadomo, w maju komisja zamknęła y, postępowanie z artykułu 7.1 i ja oczywiście będę wspierać Polskę w zakresie podejmowania odpowiednich działań w celu ochrony. Praworządności w Polsce. Będziemy oczywiście nadal monitorować postępy Polski w tym zakresie i będziemy o tym informować w ramach procesu o praworządności. Wszelkie przepisy muszą być przestrzegane. Będziemy prowadzić dialog bezpośredni z Polską i będą podejmowane odpowiednie działania von der Leyen otwarcie zapowiedziała szantażowanie niepodległych narodów, których polityka będzie odbiegała od ideologii unijnej poprzez ograniczanie im środków. Czyli tak wygląda wolność słowa wedle cesarzowej Europy. Wszystko zmierza w kierunku utworzenia jednego wielkiego europejskiego landu, bez miejsca na niepodległe narody. von der Leyen poprzez blokowanie unijnych środków dla niewygodnych państw. Będzie bezpośrednio wpływała na poszczególne kraje, odbierając im jakiekolwiek możliwości sprzeciwu. Czas zrobić rachunek sumienia i podjąć decyzję o naszej przyszłości, zanim biało-czerwona flaga zostanie zamieniona na niebieską, zostaw łapkę w górę, dzwoneczek i subskrypcję, aby być na bieżąco z polską racją stanu.